Wczoraj przesłałem filmik z listą premier gier w maju 2018, w którym powiedziałem, że Detroit Become Human, jak dla mnie, jest najlepszą premierą miesiąca, a może nawet będzie konkurować z najlepszymi premierami całego roku. Oczywiście, jeśli interesuje Was ten materiał, to będzie to pierwszy link w opisie, tam bowiem dokładnie opisuję ten tytuł. No i dzień później, jak na zawołanie, dowiaduję się, że na PS Store jest darmowa wersja demonstracyjna z Detroita i jak mógłbym w to nie zagrać? Dobra, a więc nie przedłużając, po prostu przejdźmy do samej gry. Ale zastanawiam się, co może w ogóle z tego wyjść, czy to będzie naprawdę taka super gra, bo ta gra się super po prostu zapowiada. Tak na poziomie God of War według mnie. Chociaż God of War ma takie oceny, z tego co widziałem miał 95 na 100 na Metacritic i to jest na poziomie najlepszych gier wszechczasów. Właśnie myślałem, że Detroit będzie tak też właśnie na super wysokim poziomie, no ale teraz się dopiero okaże. Zobaczymy, Quantic Dream właśnie twórcy. Znani z innych takich gier z decyzjami w roli głównej. Opartych na tym efekcie motyla, tak zwanym. Patrzcie, jaki skill. Jak on to robi? To jest ten robot, oczywiście. Te roboty można odróżnić po tym kółku na... koło czoła. Na skroni, to jest skroń, tak? Android ma nawet napisane. O, to już się poruszam, okej. Okay. Myślałem, że to jakaś cutscenka będzie. Jak to wziąć? A, okej. Okay. Urodzony w 1999. To młodszy ode mnie? No nie! Mogę to odłożyć, jak to się odkłada? A, okej. Okay. Takie informacje, żebym znalazł. No muszę przyznać, że wygląda to bardzo dobrze. Jestem zaskoczony. Przez chwilę myślałem, że to będzie jakaś cutscenka, to po prostu realna gra jest. Klęknij, coś tu mamy. Błagam, uratuj moją córeczkę. Nie. O nie, jesteś robotem! Tutaj mam jakąś informację, może się przyda. Jakaś rybka. Nie wiem, może ocalmy. Okej. Nie wiem, czy to będzie miało jakikolwiek wpływ. Ale sądząc po tej grze, myślę, że mogłoby mieć jakiś wpływ. Podobno jest to bardzo dużo decyzji właśnie takich do podejmowania i wszystkie rzeczy mogą mieć wpływ właśnie na przebieg akcji i dalszy. R2. Znajdź kapitana Allena. Który to może być kapitan? Może ten? Tam mi pokazują. Okej, mamy kapitana Allena. Zobaczmy, co ma mi do powiedzenia. Porozmawiaj. Jestem Connor. Android przysłany przez CyberLife. Jakiś dziwny ma głos ten Connor. Strzela do wszystkiego, co się rusza. Już mignął i zdjął dwóch moich ludzi. Możemy go rozwalić, ale stoi przy samej krawędzi. Jeśli zleci, to mała też. Ta. Imię? Jak on się nazywa? Trzeba szybko podejmować decyzje. Potrzebuję informacji, żeby działać efektywnie. Obserwowane zachowanie. Dziwne zachowania. Słuchaj, liczy się tylko uratowanie dzieciaka. Więc albo ogarniesz tego jebanego androida, albo ja się za to wezmę. Szanse powodzenia 48. Coś mi słabo poszło.
Już źle wybrałem. No nie. Zobaczmy, co tutaj mogę analizować. Coś tu mamy. Co to może być? Aha, więc mamy już tutaj informację, jaka to jest broń. Już więcej nie mogę z tym zrobić chyba. Kurde, coś czuję, że schrzanie tą robotę, ale zobaczymy. Dobra, coś tutaj może jeszcze będzie. Jakieś informacje w pokoju dziecka. Tutaj coś mamy. Słuchaj. O, dowiemy się, jakiej muzyki słucha. To jest kluczowa informacja. Dziecko nie słyszało strzałów. O, patrzcie, szanse na powodzenie wzrosły, jak miło. Hej, ja chcę to zbadać, come on. Jakieś dziwne jest to podnoszenie. Patrzcie, jakie tablety będą w przyszłości. Otwórz. Daniel. To on był jakimś opiekunem, czy co? No, znali się. Mogą okazać się korzystne. Ciekawe. Czy to już wszystko? To już chyba wszystko na ten pokój. Zbadajmy inne. Tutaj jakiś, nie wiem, czy rodzice tutaj mieszkali, czy co? Pokój zakładnika. A właśnie nie wiem, czy mam tutaj ograniczony czas na przesłuchanie. Na przeszukanie tego wszystkiego, czy zastrzeli to dziecko za jakiś czas, czy co? Nie mam pojęcia. Nie wiem, spróbujmy wszystkie informacje tutaj znaleźć. Tutaj się coś stało jeszcze. Wyłącz wyciszenie. Dobra, nie wiem, czy to dobry pomysł w sumie. Dobra, nie ma co już chyba. Już godzinę tam stoi podobno. Tutaj coś mamy, jakieś jedzenie. Gotuje się tutaj zupa, wykipiało, co wy robicie? Rodzina miała zjeść obiad. Co ty, ci antyterroryści w ogóle nie ogarniają nawet. Wow, 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 już są strzały pierwsze. Czy powinienem się śpieszyć, czy nie? Tutaj jakiś trup leży, co się stało? Nie, zbierzmy wszystkie informacje najlepiej. Ten koleś był pierwszy na miejscu. Może czegoś się dowiem? O, patrzcie na to. Rana postrzałowa, właśnie z tego... z jakiejś broni, co tam wcześniej była pokazana. Tutaj mam jakąś informację, zobaczmy. Nie żyje! Wow! Kto by się tego spodziewał? No to... jak ten android do tego doszedł, to ja nie wiem. Jakbym na twarz nie wskazał, to by się nie domyślił. Dobra, zobaczmy, co jeszcze mamy tutaj. Tam jest jakaś informacja, tam leży kolejna osoba. To jest chyba ojciec, tak bym stawiał, ktoś z rodziny, zobaczmy. Patrzcie, nie żyje! Tak, nie żyje! Jezu, jakie to jest głupie. Ale żem informację znalazł, że nie żyje. Już widać z kilometra przecież. Dobra, jeszcze tutaj? Trzy strzały były. A tutaj coś... rekonstrukcja, zaraz, zaraz. Jeszcze raz, jeszcze raz. Już mam wszystko i teraz rekonstrukcję biorę.
Okej. Ojciec coś trzymał. I dostał tutaj kulkę. Kurde. Okej. Czy jeszcze mogę stąd jakieś informacje wyciągnąć w takim razie? Otrzymał ten tablet chyba. W takim razie może też inne tutaj elementy będę mógł analizować, na przykład śmierć tego kolesia. Jeszcze raz tutaj przeanalizuję. Coś mogę jeszcze tutaj zrobić? O! Okej, zróbmy rekonstrukcję, zobaczmy co się stało. Tutaj dostał strzała jakoś. Coś mogę jeszcze z tym zrobić? O! Policjant postrzelił detektywa? Defekta, co ja w ogóle czytam. Czyli tamten kolej został postrzelony, ten android. A tutaj co się stało? Tutaj też się coś stało, więc tak to jest. Ta dziewczynka była świadkiem tego wszystkiego. I tutaj się jeszcze coś stało. Co jeszcze możemy znaleźć? Tutaj broń upadła. Broń zlokalizowana. Okej. A więc tak to działa, mamy broń. No to się przyda. Czy ja mogę tą broń ze sobą wziąć? Czyli teraz mamy ze sobą broń. Weźmy ze sobą. Może się przyda, nie wiadomo. Patrzcie na to, już 62% na powodzenie. Dobra, zobaczmy jeszcze z tym. Przygotujmy się do tej całej akcji najlepiej. Dobra, jeszcze raz rekonstrukcję. I tutaj się dowiadujemy czegoś. Dowiemy się, co trzymał w ręku ten. Nie wiem, czy ojciec, czy kto to był. Dobra, zobaczmy. Weźmy. Ha, a więc on chciał sobie innego androida kupić. Chciał innego androida on kupić, chciał go zamienić może. Ta informacja może być przydatna. Dobra, jeszcze tutaj chyba było coś interesującego, zaraz. Gdzie to było? Tutaj gdzieś było to miejsce na broń. Gdzie ja to miałem? R2, zobaczmy jeszcze raz. Nic tu nie ma już? Jakoś specjalnie się tutaj nie śpieszę. Szanse powodzenia 69. Nie, może powinienem się już trochę śpieszyć. A, tutaj była ta broń, okej. Zobaczmy. Przeanalizujmy. To już było analizowane. Jeszcze coś musi być. O! To są naboje, okej. Rekonstrukcję mogę zrobić również. Ktoś po to sięgał, okej. Okay.
Co się tutaj stało? Defekt, czyli ten android zabrał broń ojca. Okej. Dobra, chyba powinienem się już śpieszyć. Ja tutaj zbierałem informacje. Dobra, już idziemy. Już musimy nawet iść, chyba, bo już wszystko przeszukane. No nie, dostałem! Jeszcze jeden krok i skoczę! Nie, proszę! No nie! No i teraz będzie podejmowanie decyzji dopiero. Imię? Witaj, Danielu! Skąd? Nazywam się Connor! Skąd wiesz, jak mam na imię? Dużo. No, to się przydało. Chcecie z tego wyplątać! No nie! Wszystko zepsuli! Muszę zdobyć jego zaufanie. Uspokój go. Nie zrobię ci krzywdy. Chcę porozmawiać i znaleźć jakieś wyjście. Co? Nie chcę rozmawiać. Na to już za późno, słyszysz? Za późno. Co ja tutaj jeszcze mogę zrobić? Masz broń? Mam broń? Tak. Mam pistolet. Rzuć go. Bez gwałtownych ruchów, bo strzelę. Dobra, chcę go rzucić, dobra. Proszę. Wiedziałem, że to dobra decyzja. Racjonalnie? To sytuacja bez wyjścia. Twoje wykroczenia są zbyt poważne. Teraz liczy się tylko, czy odbierzesz kolejne niewinne życie. O, tutaj się zmienia na zielono to kółko. Jeśli zginę, ona też umrze. No nie, tylko nie tak. Wszystko rozumiem. Co ja mam jeszcze zrobić? Defekt? Masz pewien defekt. To problem z oprogramowaniem. A. Naprawimy go. I wszystko będzie dobrze. Ja nie potrzebuję naprawy. Działam doskonale. I wreszcie przejrzałem na oczy. Już nigdy nie dam nikomu mnie poniżać. Nigdy. Niektóre tutaj mam... Słuchaj. Niektóre odpowiedzi mam zablokowane, nie mogę wszystkiego niestety wziąć. To tylko błędy oprogramowania. Nie. To nie była moja wina. Nie chciałem tego. Niewystarczająco dużo informacji tam chyba zebrałem wcześniej. Ale byłem dla nich niczym. Niewolnikiem od spełniania poleceń. I co ja mam teraz na to powiedzieć? Nie mogę już znieść tego hałasu. Każ swoim odwołać helikopter! Dobra, zgódźmy się. Myślę, że to będzie lepsze. O, wiedziałem, wiedziałem. Zaufanie. Musisz mi zaufać, Danielu. Puść małą wolno, a obiecuję, że wszystko będzie dobrze. Wow! Na niebiesko już jest! Pięknie, pięknie. A ja chcę samochód. Odjadę i wypuszczę małą za miastem. Kompromis zróbmy. Niemożliwe, Danielu. Wypuść dziecko, a obiecuję, że nic ci się nie stanie. Nie chcę umierać. Nic ci nie będzie. Uspokój się. Ta gra jest easy. Wygrałem, wygrałem! Okej. Wierzę ci. Easy! O, nic ci się nie stanie! No i tyle, no. Co oni narobili? To ja myślałem, że go jakoś naprawią, nie wiem. I teraz pytanie, czy ja dobrze zrobiłem?
niby dziecko uratowane, więc to dobrze zrobiłem. A ten... A to jest android tylko, więc tutaj żaden człowiek nie zginął. Ale też tutaj pytanie, jak blisko android jest do człowieka. Możesz tu zobaczyć dokonane przez siebie wybory, jeszcze nieodkryte wersje wydarzeń oraz odblokowane możliwości. O, wow! Okej, więc widzę, że tutaj sporo jest tych zakończeń wszystkich. Zobaczmy, co się tutaj mogło stać. Rozpocznij misję. Uratuj rybę, czy to ma jakikolwiek związek? Chyba nie ma. Tutaj ta rozmowa miała duże znaczenie. Stracono zbyt wiele czasu, właśnie, no tak, tak myślałem. Znaczy, zastanawiałem się, czy ten czas w ogóle ma jakikolwiek związek. Znaczy, dużo straciłem niby tego czasu, ale i tak nic tutaj z tego negatywnego nie wyszło. Dobra, tutaj było oczywiście strasznie ważna rozmowa. Przyjazne podejście. Chyba dobrze tutaj negocjowałem z tym. Okłam defekta. Ciekawe, jak inaczej jeszcze mogłoby się to wszystko zakończyć. Gdybym na przykład powiedział mu prawdę, że tutaj umrze. Co on by wtedy zrobił? Czy by wtedy to dziecko zabił? Nie mam pojęcia. Statystyki niedostępne. Może właśnie można tutaj porównać z innymi graczami, ile procent zrobiło takie decyzje jak ja, gdybym miał to połączenie. Okej. Więc nie wiem, no kontynuujemy w takim razie. Czy to już będzie koniec? Chyba tak. A, mogę jeszcze raz zagrać. W sumie mógłbym zagrać. Nie wiem, spróbuję jeszcze raz, zobaczymy co z tego wyjdzie. A idę od razu tam, come on, no. Co ja się będę... Wychodzę na zewnątrz, come on, no. Ja wiem, co robię, jestem profesjonalistą. Już do mnie strzela, no. Odsuń się! Jeszcze jeden krok i skoczę! Nie, proszę, nie, nie! Nazywam się Connor. A ty jak? Przedstawisz mi się? Danie! No tak, takie imię mi nadali. Stój tam! Wow, 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 trochę mało mam szans tutaj na powodzenie. Dobra, uspokójmy go. Dobra, podejdźmy racjonalnie. To sytuacja bez wyjścia. A to w sumie tak jak wcześniej chyba. Ważne, teraz liczy się tylko, czy odbierzesz kolejne niewinne życie. Nic tu nie wskurasz. Teraz ja rozdaję karty. Jeśli zginę, to ona też umrze. Zrozumiałeś? Porozmawiaj z zakładniczką. Interesujące. Pomóż mi! Nie chcę umierać, nie chcę umierać! Nikt tu dziś nie umrze. Zachowaj spokój, wszystko się dobrze skończy. Nie wiem, podejdźmy współczująco tutaj. Nie wiem, czy tak robiłem wtedy. Emocje, które tobą targają, to tylko błędy oprogramowania. Też tak wcześniej mówiłem. Ciekawe, czy jakoś inaczej będzie się tutaj dialog układał, jeśli nie mam tylu informacji, co wcześniej. Ale byłem dla nich niczym, niewolnikiem od spełniania poleceń. Tak, to już wiem. Nie mogę już znieść tego hałasu.
odwołać helikopter! Tutaj raczej wolę odwołać, ale później zrobi inaczej. Jestem zainteresowany, co się wtedy stanie. Jeżeli powiem mu prawdę. Racjonalne podejście, teraz jest inaczej. Puść zakładniczkę, nie masz innego wyjścia. Wszyscy mają stąd zniknąć. A ja chcę samochód. Odjadę i wypuszczę małą za miastem. Wtedy, dobra, teraz zrobimy inaczej. Nie wchodzi w grę. Jesteś maszyną, musisz być posłuszny, więc odłóż broń i wypuść dziewczynkę. Całe życie tylko słuchałem poleceń. Teraz moja kolej, by decydować. Ups! Chyba, żem zawalił! Uuu, cisnę X! Może da radę! Może da radę! Aha! No więc tak, to jest kolejne zakończenie. Powiedziałbym, że jednak gorsze, bo tutaj dwóch androidów zginie, ten główny bohater też. Misja wykonana, pięknie. Jednak to pierwsze zakończenie było lepsze, jak dla mnie. Tylko tutaj jestem prawdziwym bohaterem! Ale przynajmniej uratowałem dziecko! Detroit City tam pisze. Dobra, więc odblokowałem inne przejście. Zobaczmy, jak to wygląda teraz. Kurde, sporo jest tych zakończeń jednak. Jeszcze trzy inne zakończenia. Co by jeszcze mogło być? Że ją puści? Dziecko puści i zastrzelą go później? Jeszcze dwa, ale nie mam pojęcia jak. Jakie wykonać. To jest najlepsze zakończenie, jakie umiem tutaj osiągnąć. Nie mam pojęcia, jak tutaj dotrzeć do innych. Powiedz prawdę o broni. Myślałem, że to coś zmieni. Okłam defekta. Kiedy ja go okłamuję? Nie wiem, kiedy ja go okłamuję nawet. Jak tu dojść do tych innych? Nie mam pojęcia po prostu. Jakie jeszcze mogą być zakończenia tego? OMG! Opinia publiczna, sceptycyzm. Nie wiem, no. Dobra, więc w sumie to by było na tyle na ten odcinek. Nie wiem, zobaczę jeszcze, jakie zakończenia są na YouTubie, jak inni ludzie do tego dochodzili, bo niestety nie mam pojęcia, jak tutaj inne zakończenia wywołać. No i co? To by było na tyle na to demo. Nie wiem, czy jeszcze będę nagrywał jakiś inny odcinek z innymi zakończeniami. Nie wiem, zobaczę. Jeśli jesteście tym zainteresowani, to zostawiajcie lajki, piszcie w komentarzach. No a co, na dzisiaj to by było na tyle. Ja się z wami żegnam, no i cześć!